Zostaliśmy zaproszeni przez gminę, zostaliśmy zaproszeni przez fundację, która pracuje tutaj w ramach projektu unijnego i zostaliśmy poproszeni o to, żeby pokazać mieszkańcom, w jaki sposób wykonać sobie małą rabatę retencyjną. Czyli taką rabatę, która, dzięki której możemy gromadzić wodę na naszej działce, dzięki której możemy mieć taką nieckę z wilgotną roślinnością i wychwytywać wodę, która spływa z rynien po prostu. Wybraliście miejsce obok budynku Urzędu Gminy w Łomazach. Dlaczego akurat to? Ponieważ jest to element edukacyjny. To jest bardzo ważne. Jakby zmienia się nam klimat, następuje ocieplenie. Musimy dbać o różne rzeczy i z jednej strony musimy dbać o takie sprawy związane jak z ochroną środowiska, natomiast w tym przypadku chodzi o sytuację, w której mamy na przykład nawałnicowe opady. Tak? Czyli w momencie, kiedy kanalizacja czy przestrzeń nie odbiera tej wody, ta woda jest w takiej nietce wyhamowywana, to znaczy nie leci przez cały teren, nie przewala się przez cały teren, tylko jej część jest wyhamowywana, zatrzymuje się i dopiero unosi się w tej nietce i zaczyna już spływać troszeczkę wolniej z powierzchni. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z kanalizacją liniową, która może nie odprowadzić nam nadmiaru ilości wody, to w takiej sytuacji ta woda szybciej jest zatrzymywana właśnie w takich nieckach, gromadzona tam i dopiero później się przemieszcza. Dzisiaj w Łomazach rozpoczęliście te prace. Rozumiem, że rozpoczęliście te prace pod kątem jakiegoś konkretnego projektu, który został przygotowany wcześniej. Tak, opracowywaliśmy w fundacji koncepcję zagospodarowania tej rabatki, dobraliśmy odpowiednie rośliny, które są wilgociolubne, przygotowaliśmy przekroje, dokumenty, wizualizacje, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jakie rośliny spotkamy na tej rabacie? Mamy tutaj rdest, mamy tojeść, mamy miecznicę, mamy bodziszka, czy śmiałka darniowego. To są tak naprawdę rośliny, które możemy w każdym centrum ogrodniczym, większym w szkółce kupić. Są one dostępne, jak będziemy mogli je za chwilę na przykład zobaczyć na fragmencie filmu. Czyli domyślam się, że tak naprawdę oprócz naszej chęci, wkładu pracy, to nie jest to zbyt droga inwestycja. Zdecydowanie nie, natomiast bardzo pomocna. W gospodarstwie domowym pomocna, bo ze względu na różnego typu przepisy odprowadzania wody za granice działki i tak dalej, że woda musi pozostać na terenie działki, to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, mamy cały czas problem na przykład z wodą w ogrodzie, więc warto na przykład pomyśleć o tym, żeby zrobić sobie zaniżenia i te niecki retencyjne i jak najmniej tej wody zużywać z tego węża domowego, którym czasami lubimy podlać rabatkę. Zgadza się. Mało tego, to jest wasza odpowiedź, która powoli pojawia się tutaj w regionie, mam nadzieję, że w Polsce, w Europie i będzie tego coraz więcej, ale to jest właśnie wasza odpowiedź na problem tego, że no, robi się sucho i będzie coraz bardziej gorąco. No będzie coraz bardziej gorąco i to jest odpowiedź numer jeden, a drugą odpowiedzią jest to, że też dzisiaj będziemy sadzić drzewa. Tutaj obok w parku na rabatce wytyczyliśmy już miejsca, powstanie 7 nowych nasadzeń drzew. Jakie to drzewa? Z tego co pamiętam, to klony, lipy. Mamy lato, jest gorąco, a co jeśli tych opadów deszczu nie będzie zbyt długo i czy ta rabata nam nie ucierpi? Nie, nie ucierpi, bo ta roślinność jest właśnie dostosowana, podobnie jak roślinność w oczyszczalniach przydomowych. To jest bardzo podobna sytuacja, czyli mamy roślinność, która lubi wilgoć, ale w momencie, kiedy tej wilgoci jest mniej, bo w nietce będzie wilgoć akumulowana, tak? Czyli jakby będziemy mieli nieckę i w tej nietce będzie znajdowała się folia na dnie wyłożona, tak? I ona będzie trzymała tą wodę. Jeżeli naprawdę przez dłuższy okres czasu nie będziemy mieli sytuacji, w której nie będzie opadów, to w takiej sytuacji ta roślinność sobie delikatnie, że tak będzie, schodziła w dół, czekała i odbijała z kłączy, z rozłogów, z wszystkiego, co znajduje się w tej warstwie piaskowo-torfowej. Czas wykonania takiej rabaty? Dzisiaj się wyrobicie. No, zdecydowanie. Kto pracuje przy tej rabacie? Zaprosiliśmy mieszkańców Łomas, ale rozumiem, że są też członkowie stowarzyszenia. Członkowie Fundacji Krajobrazy, mieszkańcy, jak widać, działają również przedstawiciele gminy.
To na koniec jeszcze w dwóch zdaniach. Jak polega ten harmonogram powstawania takiej rabaty? Co żeście już wykonali, co przed wami? Najważniejsze jest, żeby sprawdzić, z którego miejsca wyłapujemy wodę, czyli tak jak w tym przypadku są to rynny. Później wykonujemy nieckę, która ma taki kształt, że jest w najgłębszym miejscu, można powiedzieć w centralnym miejscu, najbardziej zaniżona, czyli z tych dwóch rynien woda będzie tam się akumulowała najbardziej. Później wykładamy tą przestrzeń folią, warstwą izolacyjną, która będzie tą wodę przytrzymywała, a następnie mamy mieszankę piasku, torfu, rośliny i to wszystko jest obsypane żwirkiem, który trzyma tą wilgoć jeszcze przed odparowywaniem. Ona wykonana przesezonuje nam i na wiosnę rozkwitnie. Zdecydowanie będzie rosła dalej.